Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Trzecia przygoda w naszym Spyro 2 Ripto's Rage. Dzisiaj idziemy do rzeźbozdroju, ponieważ nauczyliśmy się w ostatnim odcinku pływać, no i wykorzystamy to w tym poziomie, żeby zrobić kolejne 100%. Lecimy, będą kolejne minigierki, ale to jest bardzo, bardzo przyjazny poziom. On jest nawet na okładce z tyłu gry. Tam jak jest przedstawiane, że o, jest Spyro 1, 2 i 3, to jest akurat ten poziom. Oczywiście na sam wstęp łapki, komentarze mile widziane. 139, bo trochę wydaliśmy na umiejętność pływania, na otwarcie mostu, na otwarcie jednego poziomu. Trochę poszło. O, o. O. Przegryw. Niestety. No tak to jest, jak sobie zrobisz taką kobietę. Widziałem to akurat w pierwszych gameplayach. Pięknie. Pięknie. Rzeźbozdrój, talizman 2 orby, 400. Wyląduj na posągu. Wyląduj na posągu. Co to może być? Tego akurat nie wiem. Ale będziemy patrzeć. Zbierzmy tutaj pod wodą właśnie. O to mi chodziło, żeby nauczyć się pływać. Rybki są... Wyląduj na posągu. Masakra. Ja nie wiedzieć. Ja nie umieć. Ja nie wiedzieć, o co tutaj może chodzić. Ale jak coś, to zrobię poza odcinkiem i po prostu w następnym powiem, czy w kolejnym, czy w jakimś innym. Ej, zrobiłem to. Trzeba było tak zrobić. Bo... to punkty umiejętności to są właśnie takie rzeczy, które trzeba raczej na necie przeczytać. Odkrywanie samemu będzie trwało, oj, masakra. Bardzo długo. I tutaj wróciliśmy do pierwszego pana, który nam tutaj da puzzle. Zamknęli mnie tu razem z narzędziami. Kamienne głowy nie wpuszczą robotników, dopóki nie wykonamy 3 zadań. Tak, to są 3 zadania pierwsze. Zadanie. Spraw, by bloki zmieniły kolor na żółty. Wróć, gdybyś potrzebował pomocy. Jak to zrobić? A może tak? Przekonajmy się. Oj, zrobiłem. Wow, Spyro, udało ci się. To znaczy, wiedziałem, że dasz radę. Z kolejnym zadaniem czekam na ciebie przy jeziorku. A przy jeziorku będziemy musieli zrobić kolejną rzecz, czyli nakarmić posąg rybkami. No ale to chyba nie na ten posąg mam skoczyć, prawda? No tu łatwo mogę się przyznać, skill pointów, czyli jak to się po polsku? Punkty umiejętności nigdy nie robiłem w podstawce, bo to nigdy nie jest wymagane do ukończenia gry na 100%, to po pierwsze przypominam, a po drugie to tylko daje galerię, to jest tylko dodatek z obecnej trylogii. Stworzone przez nas posągi ożyły, wypędziły nas ze świątyń i zabrały nam jedzenie. O nie, to już je zabijam, ale ma fajną piankę. Miałeś czekać przy... A, jesteś przy jeziorku. Luz. Ale poczekaj, jeszcze zbiorę. Czy pod wodą wszystko zebrałem? Chyba nie. Ha! Sparks mi pomógł. Pewnie się... Dobra, chyba wszystko. Tak, reszta jeszcze tam będzie. W tamtej skrzynce... O, tamtej. Czyli jeziorko wyczyszczone. Super. Bajlando. Posąg jest głodny i nie nasyci się, póki nie pożre 10 ryb. Ma wrażliwy żołądek, więc uważaj, czym go karmisz. Luz. Czyli musimy nakarmić go żółtymi i niebieskimi. Ale nie czerwonymi. Jeszcze 2. Zjadł to. Gitara. Dobrze, Spyro. Zostało jeszcze jedno zadanie, a wykonasz je przy kolorowych kamieniach. Tam się spotkamy. Tak, to jest już w bardzo dalszej części planszy, więc po prostu już ruszajmy do przodu. A ty kto? Nie chcesz ze mną gadać, ojoj. Przykro mi. Okej, Sparks na razie nasycony. Nic chyba jeszcze ani razu życia w Spyro 2 nie straciłem. Ale jak coś, to mi mówcie. Ale tak mi się tylko wydaje. Za ten wodospad będziemy się jeszcze raz przedostawać, bo tam są kryształki do zdobycia. Ciebie uratowałem. Metalowe osłony chronią. Tak, że nie mogę ich tym ogniem zaatakować. Wiemy wszyscy. Bo tamtej części już wiemy. Niestety te porady się powtarzają, no ale to... W trójce tak samo jeszcze będzie. Uwierzcie. Jak to majestatycznie wygląda. To mnie zaskoczył dzban. Zaraz tutaj nie będzie? Nie, ze schodkami nie ma. Okej. Oj, żuczka sobie zjem. I tu już chyba wszystko. Tutaj ty blokujesz dzbanie. No i okej, wszystko. Idź, otwieraj drzwi. Hop, 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 biegaj. Szkoda, że cię podpalić nie mogę. Jep. Śmiesznie otwierasz, ale luz. Nie wiem, po co wam te klucze. No przecież, ej, użyłem szarży, znaczy tego ognia. Kliknąłem na padzie. Ej, to ja nie wiedzieć, o co chodzić. Ale drzewka fajne. Wow. Ej, no po prostu ta bajkowa grafika mi się tak podoba. Aby było ci łatwiej, skieruj kamerę w lewo lub w prawo. Okej, jakbym do tej pory nie wiedział, że się tak steruje w grze. No no shit, Zoe. No shit. Wazony. Dzbany, wazony. O. Aby wykonać zadanie, musisz wskoczyć na bloki we właściwej kolejności. Wiem, od którego zacząć, ale resztę musisz wykombinować sam. To jest metoda prób i błędów. Tego akurat nie pamiętam na pamięć. To jest pierwszy. Źle. No to jeszcze raz. To było dobre. To też dobre. Złe. Okej. No to jeszcze raz. Kurde. No to jeszcze raz. To jest metoda prób i błędów, Autentico, ale to nam zajęło mniej niż minutę. Świetnie, Spyro. Jak na smoka jesteś bardzo sprytny. Jedyne, co mogę ci dać, to błyskotka, którą znalazłem w skrzynce z narzędziami. Dawaj orba tego mojego. To jest mój orb. Błyskotka. 9 orbów już. So sweet. Ale nas niestety teleportował tutaj dzban. Czyli musimy znowu się wracać. Znaczy, nie wracać. My się już sami wróciliśmy. No ale tak to wygląda, dlatego te poziomy są dłuższe niż w jedynce. Już w jedynce byśmy teraz skończyli powoli ten poziom. Ale... Okej, Sparks pokazuje gdzieś tam na górę. To nie muszę się przejmować. Tylko oczywiście muszę biegać jak głupi. I jeszcze jedna minigra nam zostanie. Zaraz tutaj talizman zdobędziemy. Tu na dole już nic nie ma? Nic, wydaje mi się, że nie. Otwieraj. I zbieramy talizman. Twardziel z ciebie, Spyro. To. Gdybyś kiedyś szukał stałego zajęcia, chętnie cię przyjmę. Tymczasem weź ten talizman. Dawaj. Ła, totem. No i ładnie. I portal się buduje, ale my to jeszcze mamy gdzieś. O Jezu, moje oko. Ten się bije po głowie młotkiem, co za zawodnik. Pójdźmy jeszcze tutaj, bo ten wodospad cały. Będziemy mogli szybciej sobie wrócić. I pyk. Tu czysto. No jeszcze to tutaj kawałeczek. Ile już mamy? Prawie połowę. O, sporo jeszcze do zbierania. Dobra, teraz już ponad połowa. Tak, jeszcze górą będziemy tak biegać. W sumie po co to zrobiłem? Mogłem się... cofnąć? No to też teraz ja zdobaniłem. Ale trudno. Żuczek, jedz. Taki. Ale bym takiego motylka zjadł. O. I tutaj w lewo idziemy, bo zaraz kolejna minigra będzie. Upewniam się, bo kurczę, tu mogą być tak skitrane te diamenty czasem, że to jest porażka. Okej, na dół. Tu. Na którym posągu mam stanąć, ja się pytam. Na tobie? Tak, fantastycznie. Ja na tobie mam stanąć, czy o co chodzi? Ją podpaliłem. Dobra, super szybkość i tak dalej. Pum. Super zadanie, wow. I potańczcie sobie. Kula. On wybuchnie, czy jak? Okej, piorunem dostał i tyle. Popatrz, pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca. Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź tę kulę, pomoże ci się przemieszczać. Wow, roztańczona Stella. Gdzie na 10? 10 ten. No to nam zostało tylko pozbierać diaksy. Oczywiście jak stanęliśmy teraz, no to... A właśnie. Czy to nie o to chodzi, o ten stan na posągu? Czy to też posąg? XD. Ja tam nie wiedzieć. Ja tam po prostu poszukać na necie i tyle. Żuczek. Okej, już tutaj nic nie ma. Luz, możemy iść dalej. Czyli znowu robimy taką rundkę, tylko na górze, żeby pozbierać wszystko. Pyr. I pyr. Ała. No po prostu od suchych soczewek ludzie, jak coś. A nie, tak naprawdę się wzruszam, bo ten Spyro tak świetnie wygląda. Tutaj będę musiał uważać, bo i tak jeszcze wrócimy do głównego jeziorka. O Jezu, kliknąłem to i strzeliłem przypadkowo w dwa. Musimy tutaj uważać. Ale chyba uda nam się uzbierać wszystko. No mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Prawda? Nie, wydaje się, że nic. Ile? A to już prawie. 52 nam zostały. Chyba na tamten posąg. O, w pytkę. Czy ja tak dam radę? Nie gadajcie. Nie gadajcie, że teraz muszę... O mój Boże, dobra, ja to poza odcinkiem zrobię. Teraz cała droga. O Jezu, dobra, ja nie będę próbował, bo ja... Popatrzcie, ile ja teraz muszę biegać. Znowu całość na górę. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Nie będę próbował drugi raz. Będę musiał na necie wykminić, czy o co chodzi, czy z tego miejsca muszę skakać. Ja po prostu chcę tam te diaksy mieć i tyle. Kurde. Schrzaniłem, niepotrzebnie się tak bawiłem. Wylądował. Ale muzyka... Muzyka w Reignited Trilogy wciąż dobra jest. Mi się podoba. Mi się bardzo podoba. Daję okejkę. Wiadomo, nostalgicznie można by zagrać ze zwykłą muzyką. Jednakże ta jest bardzo spoko. Dobra, nie próbuję tego samego. Nie, chyba bym nie dał rady. Chyba. Pod wodą jeszcze muszą być, tak. Wszystkie! Poziom ukończony, wracamy do letniego lasu, a ten punkt po prostu sam sobie zrobię. I tyle, ale już wiem, o co chodzi. Że trzeba tam skoczyć. O, jecie sobie coś. No? To smacznego. A jednak on jest dobry, patrzcie. No to smacznego. Powrót do letni las. 539. Całkiem sporo. A my sobie poróbmy może triki. Pum, pum. Kurczę, na tym padzie się tak dobrze gra. Na tym padzie od PS4. Jest żółty. Ten kolor z przodu. Masakrycznie dobrze. Okej, tutaj dwa poziomy zrobiliśmy, czyli świątynię i to. To nam zostaje już tylko tutaj iść. Już mamy 3 talizmany. 2 poziomy w pełni zrobione. Ile procent gry? Z ciekawości. No 13. Nie jest źle. Nie jest źle. No z czasem takim, jaki jest, no to wiadomo. Jak nie przewijam dialogów i tak dalej. O! Mea culpa. To wiadomo jak to jest. Teraz wyzwanie czasowe. O ile mam orby. Dobra robota, Spyro. Dzięki kulom aktywowałeś portal. Na oceanicznym szlaku... Nie znajdę tutaj talizmanów, ale znajdę wiele skarbów. Oceaniczny szlak. Czyli speedway, czyli latanie na czas. Plus jeszcze jakieś jedno zadanko od huntera będzie, od łowcy. Okej. Okej, niechaj będzie. To lećmy, zróbmy to. Szybko się wczytało, ej. Dobra, tu nie będzie chyba to aż tak chore jak w jedynce. Chyba. Pierwsze. O. Pum. Bum i bum. I teraz łódki. O Jezu, nad wodą. O, fuck you. Dobra, jeszcze dwie. Gdzie jest ostatnia? Tu jesteś. Czy uda mi się za pierwszym razem? Chyba tak. Teraz na spokojnie. Uda się. Uda się. Ile jeszcze czasu zdobywam? Pięknie. Kurczę, o to chodziło. O to chodziło. Spróbuj ponownie, tak, ponieważ tutaj musimy jeszcze właśnie jedno zadanie zrobić. Właśnie tym się różnią te flighty, te szlaki, te speedwaye od pierwszej części, że jeszcze tutaj musimy coś zrobić. Sami zresztą widzicie, jest tajemniczy orb, nie wiadomo za co. Ale ja wiem, gdzie iść po ten orb. Tutaj. Jej, ale to słodko wygląda. Pewnie teraz masz o sobie wysokie mniemanie. Cóż, sprawdźmy, czy jesteś równie dobry jak aktualny mistrz. A w czym? Wyścigi? Dobrze, Spyro. Poznaj mistrza trasy. Aby wygrać wyścig, musisz przelecieć przez wszystkie pierścienie. Ale uważaj, jeśli łowca przeleci pierwszy, pierścień zacznie się kurczyć. Fuck, 4 gwiazdki. O Jezu, to będzie trudne chyba z tym sterowaniem. Przez 20. Ale musimy za nim lecieć, bo on pokazuje trasę, jak poprawnie powinniśmy polecieć. Okej. To nie tędy? Nie tędy. Nie mogę go za bardzo wyprzedzać. Nie mogę, bo nie będę wiedział jak polecieć właściwie. Powolutku, powolutku. Ty bądź pierwszy. Ty przecież nie skurczasz tego aż tak. No, ja takie większe łuki porobię. Bo ty gdzie lecisz? A tędy! O, ty. Oj, to światło. Jak dobrze wygląda. I co, i teraz tędy? Prawie połowa. Jeszcze pewnie ostrego zakrętasa zrobisz. tutaj. To nie, to jest trudne trochę. Wiecie, ja jestem trochę wprawiony w Spyro, ale dla nowego gracza to może być trudne akurat. Takie sterowanie. No bo patrzcie, jakie to jest chore, jakie on skręty robi. Dobra, już powoli będzie koniec. Już tak dookoła tylko. Dlatego poziom trudności 4 gwiazdki ma. Jakby nie patrzeć. Pum, pum, pum. No i ostatnie 3. To już easy. To się nie skurcza, patrzcie, to jest takie same. Abym go wyprzedził. Zrobionet. Zrobionet. Dobra robota, Spyro. To był naprawdę wspaniały lot. Też tak uważam, typiaro. Nie znam cię, ale wiesz. Ojejku. Mamy to. 11. I teraz możemy stąd wyjść. Czy nas wyrzuci samego? Nie. Wyjdź. I tym zakończymy odcinek ludziska, więc jeśli wam się spodobało, łapeczka, komentarz może sub, a może i dzwoneczek. I to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Będziemy robić kolejne chyba 2 poziomy, więc trzymajcie się. Hej, hej!